Tczewie jest duży problem ze śmieciami wyrzucanymi przy ogrodach działkowych. W niektórych miejscach tworzą się nawet dzikie wysypiska. Prezydent miasta postanowił zobowiązać rodzinne ogrody działkowe do postawienia pojemników i podpisania umów z firmą wywożącą śmieci. Problem ze śmieciami jest w Tczewie przy każdym terenie rodzinnych ogrodów działkowych. W niektórych rodach jest on mniejszy, w innych bardzo poważny. Do naszej redakcji nadchodzi wiele próśb o interwencję w tej sprawie. Jeden z widzów telewizji Tetka zwrócił uwagę na zaśmiecanie skarpy przy torach kolejowych przy ulicy Targowej. Śmieci wyrzucane przez działkowców są wizytówką naszego miasta dla pasażerów pociągów, zauważył. W innych miejscach w okolicy działek jest podobnie. Śmieci zalegają przy ulicy Rokickiej, są przy bramach głównych, tak jak przy ulicy Malinowskiej. Przykłady można mnożyć. Do tej pory tczewskie rody nie miały obowiązku stawiania kontenerów na śmieci. Prezydent miasta postanowił to zmienić. Czy przy terenach działkowych wreszcie będzie porządek? To jest uzależnione od wielu czynników. Po pierwsze od samych działkowców, po drugie od mieszkańców okolicznych budynków i terenów, a po trzecie od sprawności służb oczyszczania. Ponieważ zgodnie z prawem obowiązek dbania o czystość wokół ogrodów działkowych należy do terenów ogrodów działkowych, zobowiązałem prezesów wszystkich ogrodów do podpisania umowy z firmą wywozową i zapewnienia działkowcom pojemników na odpady. Jednocześnie sam się zobowiązałem do tego, że w okresie letnim dwukrotnie na koszt miasta te pojemniki będą opróżnione. Z informacji, można powiedzieć, na wczoraj na 11 ogrodów działkowych 9 podpisało już stosowne umowy. Dwa ogrody są w trakcie podpisywania. Myślę, że pozwoli to działkowcom na wyrzucanie zbędnych odpadów, a jednocześnie na niezaśmiecanie terenów położonych wokół ogrodów. Problem ze śmieciami działkowiczów jest także na Czyżykowie. Uciążliwym miejscem jest wejście na rodzinne ogrody działkowe nad Wisłą przy ulicy Ceglarskiej od strony Stawku. Tu tworzą się nawet dzikie wysypiska śmieci, które są usuwane we współpracy ze Strażą Miejską. Prezes rod nad Wisłą, Stanisław Dominiak, podobnie jak prezesi innych tczewskich rodów, ma sporo obaw. Po pierwsze, śmietniki mogą być wypełniane nie tylko przez działkowców, a po drugie, w pojemnikach mają być wyłącznie odpady komunalne, a nie zielone. Czy działkowcy się temu podporządkują? Prezydent Tczewa zadeklarował, że dwukrotnie w ciągu roku firma wywiezie śmieci na koszt Urzędu Miasta. Co będzie jednak, gdy pojemniki będą zapełniane szybko i wywozić śmieci będzie trzeba często? Czy prezes ma jakieś obawy związane z tym, że jak się pojawią tu pojemniki i one będą bardzo szybko przepełnione i tego wywożenia może być za dużo? No więc to będzie zależało od naszej kultury, bo tak. Niektóre rzeczy to jest to oczywiste, że powinny być kompostowane na terenie działki. I czy będziecie zmuszeni obciążać opłatami działkowców? Już to robimy, już w tym roku. Każdy z działkowiczów już się opodatkował, na przykład w moim ogrodzie 20 zł na właśnie wywóz śmieci. Wywóz śmieci. I tu planujemy tak, kontener włącznie nawet z monitoringiem tu przy świetlicy. Prezes Dominiak ma obawy, ale także nadzieję, że współpraca z władzami miasta przyniesie efekty. Podkreśla potrzebę nieustannej kampanii informacyjnej i edukacji działkowców, żeby problem śmieci zmniejszyć. Czy liczy pan na to, że ten problem zostanie rozwiązany? Czy będzie łatwiej? I całkowicie to prawdopodobnie nie, bo tyle co niekiedy tam słyszymy i wiemy, że z tym problemem na przykład w Szwecji borykano się przez 30 lat. No więc tu kwestia edukacji. Otrzymaliśmy plakaty, banery, informacje pójdą do działkowców, do wszystkich. Myślę, że już jest ogromny postęp, a jak długo będzie, na pewno będzie jeszcze problem.